W Gliwickim Centrum Onkologii 7-tysięczny dawca zarejestrowany w fundacji DKMS oddał swój szpik. Co ciekawe, dawca, pan Łukasz Krężek ze Świętochłowic, oddał go po raz drugi dla tego samego pacjenta, mężczyzny z Francji, który ponownie potrzebuje pomocy. Zarejestrowałem się podczas zakupów w hipermarkecie, no i akurat były organizowane dni dawcy. No i stwierdziłem, zawsze chciałem, okej, zarejestruję się. No i po w sumie roku i 3 miesiącach dostałem telefon z fundacji, że ktoś potrzebuje mojej pomocy. No szok po prostu. Szok i niedowierzanie, bo w sumie zdążyłem o tym w fakcie zapomnieć już. Swój szpik po raz drugi razem z panem Łukaszem oddał inny dawca, 29-letni lekarz z Wrocławia, Dawid Bednarczyk. Pan Dawid swój szpik oddał pacjentce ze Stanów Zjednoczonych. Polacy bardzo chętnie rejestrują się w bazie dawców i jesteśmy pod tym względem liderami, mówi Magdalena Przysłupska z fundacji DKMS. Jeśli chodzi o liczebność baz dawców szpiku, Polska w Europie jest na 2. miejscu po Niemczech i na 4. miejscu na świecie. W Polsce zarejestrowanych jest 1 700 000 dawców szpiku. Najczęściej swojego bliźniaka genetycznego, któremu możemy oddać szpik albo go dostać, znajdujemy w Niemczech.